z CEE Bankwatch Network w ramach projektu Citizens Observatory for Green Deal Financing, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości, programu SERF. Informacja dla tych z Państwa, którzy teraz dołączają, mamy tłumaczenie symultaniczne na język angielski i z języka angielskiego na język polski. Mogą je Państwo wybrać w pasku ikon na dole Państwa ekranu. I informuję też, że nasze spotkanie jest nagrywane. Podczas dzisiejszego spotkania obejrzymy premierowo film dokumentalny, który zrealizowaliśmy o spółdzielniach energetycznych, film pod tytułem Nowa Energia w reżyserii Rafała Rykowskiego. A potem zapraszam Państwa do dyskusji z naszymi wspaniałymi panelistami reprezentującymi ministerstwa zajmujące się kwestiami energetycznymi, a także z ekspertkami, które skomentują kwestie społeczności energetycznych. I dzisiaj są z Państwem i dla Państwa w porządku alfabetycznym pan Marcin Jaczewski, naczelnik Wydziału Energetyki Prosumenckiej Rozproszonej w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Dzień dobry Państwu. Pan Marcin Janiak, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dzień dobry Państwu. Pani Zuzanna Sasiak, koordynatorka kampanii Ruchu Więcej niż Energia w Polskiej Zielonej Sieci. Witam, dzień dobry. Pani Anelia Stefanowa, liderka obszaru transformacja energetyczna w CEE Bankwatch Network. Pani Agnieszka Stupkiewicz, radczyni prawna w Fundacji Frank Bold. I pan Jarosław Wiśniewski, radca w Departamencie Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A tłumaczenie zapewniają nam pani Ola Szkudłapska i pani Natalia Haritonow. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie i chciałbym teraz poprosić o bez dłuższej zwłoki o wyświetlenie filmu, na który wszyscy czekamy, filmu Nowa Energia. W 2015 roku już współtworzyliśmy kampanię o nazwie Więcej niż Energia, która to kampania miała ogólnie za zadanie wspierać energetykę obywatelską i te oddolne działania, jeśli chodzi o energię odnawialną. I w związku z tym w ramach tej kampanii i tych działań dostrzegliśmy potencjał, jaki niosą ze sobą, jaki mogą nieść społeczności energetyczne. W ramach naszych rekomendacji do tego, co powinno być finansowane w ramach planu Repower EU, zgłosiliśmy potrzebę zwiększenia wsparcia dla społeczności energetycznych. I udało się. W Repower EU zaplanowano podwojenie tych pieniędzy, które są przeznaczone w Krajowym Planie Odbudowy dla wspólnot energetycznych. Ze 100 do prawie 200 milionów euro. Finansowanie dla spółdzielni energetycznych, dla wspólnot energetycznych z funduszy unijnych dopiero rusza, dlatego że tak naprawdę w Polsce dopiero ruszają w roku 2023 fundusze z kolejnego unijnego budżetu. Są pieniądze zarezerwowane także w regionalnych programach operacyjnych, w programie Phoenix. Jeszcze nie są ogłoszone konkursy, także myślę, że tych pieniędzy będzie naprawdę sporo. Ważne tylko, żeby ludzie wiedzieli, że mogą z nich korzystać. Moja definicja spółdzielni energetycznej myślę, że jest bardzo krótka. To, co wytworzysz, możesz przekazać drugiemu z korzyścią dla nas obydwu. Osoby fizyczne, które mają instalacje, mogą uzyskiwać w 100% energię. Już to jest bonus, bo przy tym starym systemie 20-30% tracili na rzecz operatora, natomiast przy nowym jest to znacznie więcej. Jest to już przekonujące. Kolejna rzecz to jest stworzenie
naszego wspólnego takiego enklawy energetycznej, takiej społeczności energetycznej, to do ludzi przemawia. To jak produkujemy energetykę i jak decydujemy o tym, skąd czerpiemy naszą energię, to jest jakiś pryzmat, przez który możemy w ogóle popatrzeć na relacje społeczne i też na naszą kulturę. Dlatego to jest ważne, żeby po prostu w obliczu katastrofy klimatycznej, kryzysu klimatycznego, żeby budować silne wspólnoty, które mogą wypracowywać swoją politykę na przykład energetyczną, taką, która im służy. Ludziom jeszcze kojarzą się spółdzielnie z jakimiś takimi złymi rzeczami, typu jakieś nam wypominają, że jesteśmy, nie wiem, oderwani z innej rzeczywistości, porównują do złych spółdzielni mieszkaniowych, bo podkreślam, że są bardzo dobrze działające. To nie jest tak, ale niestety w beczce miodu i łyżka dziegciu popsuje ten smak. Od momentu pomysłu do momentu zarejestrowania w KOWR-ze i podpisania umowy z operatorem minęło około 2 lat. Dość długo musieliśmy tutaj wymieniać umowy, telefony, żeby w ostatecznym kształcie umowa powstała i żebyśmy mogli faktycznie już funkcjonować jako spółdzielnia energetyczna. Sieci przesyłowe, które w tym momencie są po prostu stare i bardzo trudno jest się do nich podłączyć, ale to jest coś, co państwo po prostu musi zrobić dla naszego bezpieczeństwa i na co ma też pieniądze z Unii Europejskiej. Ludzie zaczęli poszukiwać, także samorządy zaczęły poszukiwać sposobów na obniżenie rachunków za energię, a także pojawiają się środki z Unii Europejskiej. Holandia, Dania, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja to są kraje, w których najwięcej jest społeczności energetycznych. W Danii pierwsza spółdzielnia energetyczna była zawiązana już w latach 50. Da się wyliczyć i policzyć, że to się po prostu opłaca. Uznaliśmy, że jest pole do działania, że ta spółdzielnia, idea spółdzielni energetycznej jako takiej niezależnej obywatelskiej inicjatywy dopasowanej do każdej najmniejszej gminy w Polsce, że to jest fajny temat, który można by było przetestować, zgodnie zaproponować innym kolegom, sąsiednim samorządom. No i poszliśmy tą drogą. Formalnie nas w tym nie ma. Nie ma tam żadnego pierwiastka kapitału gminnego, ale i w wymiarze organizacyjnym i takim właśnie promocyjnym dla tej idei jesteśmy tutaj, nawet zaryzykuję to stwierdzenie, no, kluczowym partnerem, ponieważ ten autorytet gminy znalazł tutaj swoje odzwierciedlenie. Tak? Ludzie zaufali tej inicjatywie. Na razie można powiedzieć, że jesteśmy dalej w stadium laboratoryjnym, bo nie udało się zrealizować pierwszej instalacji. To jest klucz, żeby zacząć działać. Tworzy nas już dosyć dużo osób, którzy mają zapotrzebowanie energetyczne na poziomie, szacujemy to dzisiaj na 400 kW mocy zainstalowanej, więc jest to już kawałek instalacji, który musimy gdzieś umiejscowić. Na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich są już wszystkie możliwości ku temu, żeby spółdzielnie zakładać. Mówię to z perspektywy gminy miejsko-wiejskiej, gdzie faktycznie możemy tą spółdzielnię zawiązać. Wiem, że mieszkańcy miast mierzą się z problemem braku dzisiaj takiej formy prawnej, w oparciu o którą mogliby realizować tego typu cele. I to jest wielki problem. Spółdzielnie energetyczne zostały stworzone jako rozwiązanie dla terenów wiejskich i to niestety cały czas się za nami ciągnie. To znaczy cały czas mamy te przepisy, że spółdzielnia energetyczna jest przeznaczona wyłącznie dla terenów, dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Tereny miejskie są niestety z tego wykluczone. No to jest ważne, żeby w miastach mogły powstawać spółdzielnie, dlatego że to tutaj ludzie mają kapitał. Często tutaj ludzie wiedzą i chcą
inwestować w działania, które są bardziej proekologiczne i tutaj moglibyśmy też testować różne rzeczy, na które na przykład mamy w Warszawie pieniądze, po to, żeby to, co zostanie przetestowane i to, co się sprawdzi, mogło być implementowane w gminach właśnie wiejsko-miejskich. Możliwość odzysku 100% energii, udziału w podziale nadwyżki bilansowej, która myślę wcześniej czy później się pojawi. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, dużo zaczęło się mówić o derusyfikacji dostaw źródeł energii. Od samego początku mówimy, że drogą do derusyfikacji nie jest dywersyfikacja dostaw, a dekarbonizacja naszej gospodarki. To niesłychanie ważne, żebyśmy nie uzależniali się od dostaw paliw kopalnych, gazu, ropy czy węgla z innych źródeł, a żebyśmy zainwestowali w to, co zapewni nam prawdziwe zielone bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, czyli w źródła energii, które mamy tu na miejscu, polski wiatr czy polskie słońce. Sama idea wysp energetycznych, czyli pewnych obszarów, które są niezależne energetycznie, czy mogą być w razie potrzeby niezależne energetycznie, to jest bardzo dobry kierunek i to jest chyba kierunek, który powinien być realizowany właśnie chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo nawet jeżeli w pewnym miejscu już mówimy cały czas o tej wojnie na Ukrainie, jeżeli w pewnym miejscu doszłoby do zniszczeń jakiejś infrastruktury, no to można powiedzieć lokalnie, czy tam trochę ponad lokalnie tej energii by nie było, ale reszta kraju funkcjonowałaby normalnie. Biorąc pod uwagę nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną, czyli 9 GWh rocznie, odejmijmy od tego oszczędności, które teraz czynimy, czyli wymieniamy cały system oświetlenia miejsc publicznych, dróg i miejsc publicznych, który konsumował 3 GWh z tych 9, więc jesteśmy w stanie połowę zaoszczędzić. Niestety mamy tylko bardzo ogólną deklarację, ile pieniędzy trafi na odnawialne źródła energii. Natomiast nie wiemy, czy będą to odnawialne źródła energii tworzone przez wielkie koncerny, czy przez obywateli. Zachęcamy bardzo ministerstwa, które są za to odpowiedzialne, żeby określić wprost, ile pieniędzy planujemy przeznaczyć dla społeczności energetycznych i potem to realizować. Środki zewnętrzne pozwoliłyby nam zrealizować dużą część tych naszych zamiarów w dość szybkim czasie, ograniczając jednocześnie zużycie prądu, można powiedzieć, zewnętrznego, czyli z elektrowni, a również emisji CO2. Nie będziemy mieli żadnego problemu, żeby otworzyć wrota dla osób zainteresowanych, chętnych i żeby spopularyzować to w znacznie większym stopniu. O słońce i wiatr nie musimy konkurować. I to, czy Niemcy, Czesi czy Litwini postawią u siebie wiatraki i fotowoltaikę, nijak nie wpływa na to, że te źródła energii, te czyste źródła energii są dostępne u nas. I rozumiemy to my, rozumieją to obywatele, którzy lawinowo instalują fotowoltaikę na swoich dachach, rozumieją to grupy obywateli, które chcą zakładać społeczności energetyczne. Żeby politycy zobaczyli, że część tej władzy mogą oddać, że to jest okej, że oni teraz nie będą musieli całej polityki energetycznej prowadzić i że te spółki energetyczne, które zarabiają krocie, też muszą podzielić się po prostu częścią tej władzy, no bo żyjemy w społeczeństwie, które musi być bardziej elastyczne, które musi być bardziej oparte na wspólnocie i które nie może już patrzeć tylko na zysk.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że film się Państwu podobał. Będzie dostępny na naszym kanale na YouTubie. Zachęcamy do udostępniania wśród Państwa kontaktów, może również Państwa znajomi z gmin i miasteczek będą zainteresowani tym, żeby wybadać temat społeczności energetycznych i do takich społeczności dołączyć lub takie społeczności tworzyć. Dlaczego ten temat jest ważny dla Polskiej Zielonej Sieci? Może powinienem był powiedzieć we wprowadzeniu, ale nie powiedziałem celowo, bo powie o tym Zuzanna w dalszej części spotkania. Natomiast no, po obejrzeniu filmu na pewno zrodziły się u Państwa pytania. Dlaczego mówimy o spółdzielniach i społecznościach i czy mamy na myśli to samo? Dlaczego, skoro to tak ważne inicjatywy i w zasadzie panuje zgoda i wśród rządzących, i wśród obywateli, że są potrzebne, dlaczego mamy ich raptem kilka działających w naszym kraju? Myślę, że odpowiedzi znajdą Państwo w wystąpieniach naszych panelistów, ale jeżeli jakieś pytania dalej będą Państwa nurtowały, to zapraszam do ich zadawania w takiej zakładce pytania i odpowiedzi Q&A. Również mają Państwo do nich dostęp w pasku zakładek i w końcowej części spotkania będziemy na te pytania odpowiadali. A teraz nie przedłużając, chciałbym oddać głos panu Marcinowi Janiakowi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska i poprosić Jana o wyświetlenie prezentacji pana dyrektora. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję bardzo za możliwość wzięcia udziału w tym jakże ważnym wydarzeniu. Jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska również chcę promować w jak największym stopniu rozwój społeczności energetycznych, czy nazwiemy to klastrami, spółdzielniami, czy w inny sposób. To chodzi, żeby ta energetyka prosumencka w jak największym stopniu się rozwijała. A żeby dać impuls do rozwoju tej energetyce, też no, możemy wykorzystywać środki pomocowe, środki publiczne. W tym wideo, o którym mówiliśmy, też przede wszystkim mówimy tutaj o środkach unijnych, między innymi w ramach zaplanowanych w Krajowym Planie Odbudowy, czyli z instrumentu na rzecz odbudowy i wzmocnienia odporności. I może parę słów na temat tego instrumentu, zanim przejdziemy do debaty, do dyskusji, żebyśmy mieli taką podstawową wiedzę, na jaki temat rozmawiamy. Musimy sobie zdawać przede wszystkim sprawę, że jest to instrument, który został uruchomiony w odpowiedzi na kryzys, na pandemię COVID-19. Jest to więc instrument ad hoc. Znamy doskonale programy w ramach, programy operacyjne, w ramach wieloletnich ram finansowych, które od wielu, wielu lat finansują już nie tylko polską energetykę, ale też innowacje, zasoby ludzkie. Natomiast ten instrument został tworzony ad hoc. Nie wiemy, czy będzie kontynuowany, też pewnie w dużej mierze zależy to od tego, jak państwa członkowskie będą sobie radziły z wykorzystaniem tych środków. Ale z jednym z tych filarów, które mają służyć wzmocnieniu tej europejskiej gospodarki po pandemii COVID-19, ma być właśnie między innymi inwestycje w zielone technologie, w zieloną energetykę, efektywność energetyczną i stąd został tutaj tak zwane markery klimatyczne wprowadzone na poziomie minimum 37%, więc minimum 37% środków musi być w ramach poszczególnych państw członkowskich musi być wydatkowane właśnie na te inwestycje, które przyczyniają się do transformacji energetycznej poszczególnych państw i całej Unii Europejskiej. Też jest to nowe podejście do finansowania inwestycji, do programów z funduszy unijnych. Tutaj nie rozliczamy się po wydatkach jak do tej pory w przypadku takich programów jak infrastruktura i środowisko, innowacyjny rozwój, inteligentny rozwój, przepraszam, a wcześniej innowacyjna gospodarka, czy regionalne programy operacyjne, ale tutaj będziemy się rozliczać po efekcie rzeczowym, po zrealizowaniu pewnych tak zwanych kamieni milowych, po zrealizowaniu tak zwanych targetów, czyli wskaźników i potem po rozliczeniu tych elementów będziemy się rozliczali z Komisją Europejską i mówiąc proste, środki pomocowe będą do państwa członkowskiego przekazywane przez Komisję Europejską.
I co jeszcze musimy sobie powiedzieć w przeciwieństwie do tych środków właśnie z polityki spójności, programów operacyjnych, o których już wspominałem, poszczególne państwa członkowskie mogą dostać nie tylko te środki bezzwrotne dla państwa członkowskiego, ale również środki pożyczkowe, no, które później w pewnej perspektywie czasowej będą musieli zwrócić. Poproszę o kolejny slajd. I tutaj mają państwo liczbowe podejście do Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, zarówno jeżeli chodzi o tą część dotacyjną, jak część pożyczkową. Teraz ten plan też będzie podlegał rewizji, też będzie dodany dodatkowy rozdział Repower EU, ale o tym za chwilkę. Nas w kontekście dzisiejszej dyskusji najbardziej będą interesowały dwa komponenty, w szczególności komponent B, czyli zielona energia i zmniejszenie energochłonności oraz komponent E, czyli zielona i inteligentna mobilność. Proszę o kolejny slajd. Podsumowując, jak Państwo widzą, w ramach Krajowego Planu Odbudowy w ramach tej części dotacyjnej i części pożyczkowej ma być w sumie przekazane prawie 43% środków na zieloną transformację. Przypominam, że ten wymóg minimum dla poszczególnych państw członkowskich jest to 37%. Poproszę o kolejny slajd. I tutaj w ramach komponentu B oraz wybran komponentów E mają Państwo te wskazane inwestycje, które dotychczas zostały zaplanowane, które zostały zakwitowane przez Komisję Europejską, zatwierdzone przez Radę Europy. Poproszę o kolejny. W szczególności, jeżeli w kontekście, jak mówimy o społecznościach energetycznych, no to tutaj mamy dedykowane działanie, o którym też pan Krzysztof Mrozek mówił w wideo, czyli wsparcie dedykowane instalacjom OZE realizowanym przez społeczności energetycznych. Też można powiedzieć, że ta kwota, którą tutaj Państwo widzicie, no to jest ta kwota pierwotna, która ma być w ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy i dodania rozdziału Repower EU podwojona. Poproszę kolejny slajd. Natomiast musimy pamiętać, że nie tylko te inwestycje przyczyniają się do rozwoju społeczności energetycznych, ale też możemy mówić o innych inwestycjach, które mogą być również wykorzystywane przez społeczności energetyczne, czyli wsparcie inwestycji w źródła ciepła, wsparcie efektywności energetycznej szkół czy lokalnych budynków, obiektów lokalnej aktywności społecznej, czy transformacji miast, rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, czy transportu niskoemisyjnego w miastach. Więc rzeczywiście dużo z tych inwestycji jest realizowanych również, może wspierać społeczności energetyczne. Tak jak wspomniałem, teraz negocjujemy z Komisją Europejską nowy rozdział Repower EU. Też pan Krzysztof wspominał o tym, że właśnie ten rozdział powstał po agresji rosyjskiej na Ukrainę i ma na celu uniezależnienie państw Unii Europejskiej, państw członkowskich od dostaw paliw kopalnych z Rosji, ze wschodu. No i tymi środkami, które mają temu służyć, jest między innymi dywersyfikacja dostaw, ale również oszczędność energii i przyspieszanie wykorzystania czystej energii. I myślę, że te drugi i trzeci element w szczególności właśnie tutaj wpisują się w społeczności energetyczne. Poproszę o kolejny slajd. I tutaj Państwo widzą, jeżeli chodzi o rozdział Repower EU, jakie inwestycje, jaki jest podział w tej części dotacyjnej. No tutaj przede wszystkim kładziemy nacisk na rozwój sieci dystrybucyjnej, bo to jest największe wąskie gardło, tak można się wyrazić, jeżeli chodzi w chwili obecnej o rozwój OZE w naszym kraju. Stąd w pierwszej kolejności chcemy jak najwięcej środków przeznaczyć właśnie na wzmocnienie, modernizację sieci elektroenergetycznych, ale również, tak jak wspominałem, chcemy podwoić ten budżet na OZE w społecznościach energetycznych. Stąd też tutaj więcej środków ma być przeznaczone. I oprócz sieci dystrybucyjnych, co warto wskazać, również dodatkowe 300 milionów euro ma trafić na wzmocnienie tych sieci najwyższych napięć, czyli tego kręgosłupa polskiego systemu elektroenergetycznego, czyli sieci przesyłowych. Poproszę o kolejny slajd. Oprócz części dotacyjnych, tak jak wspominałem, w ramach Repower EU mamy też część pożyczkową, które państwo członkowskie dostaje, które będzie musiało za jakiś czas spłacić.
No i tutaj również zaplanowaliśmy takie inwestycje jak w parku infrastruktury gazowej, bo wciąż mimo wszystko wykorzystujemy ten gaz, polski przemysł, polskie gospodarstwa domowe, więc musi być zapewnione to z naszego punktu widzenia bezpieczne źródło dostaw gazu do naszego kraju. Też farmy wiatrowe na morzu. Też tutaj zwiększyliśmy budżet o ponad 1,5 miliarda euro, żeby wzmocnić właśnie ten ogromny wolumen energii, który może być na polskim morzu produkowany. No i te inwestycje, które będą mogły być też realizowane przez społeczności energetyczne, będą mogły potencjalnie znaleźć wsparcie w ramach planowanego Funduszu Energetyki Zeroemisyjnej, który ma środkami zwrotnymi bądź wyjściami kapitałowymi wspierać inwestycje dotyczące właśnie transformacji energetycznej naszego kraju. I poproszę ostatni slajd, o coś się powtórzyło, to jeszcze raz poprosiłbym. I to jest ostatni slajd i chciałem tylko na koniec zaznaczyć, że musimy pamiętać, że pomimo, że dzisiaj mówimy o Krajowym Planie Odbudowy, tych środkach w ramach instrumentu odbudowy, to nie jest tylko jedyne źródło finansowania, ponieważ mamy cały, można powiedzieć, ekosystem źródeł finansowania, czy to są programy właśnie polityki spójności, jak wspomniane teraz Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, czyli w skrócie FENIKS, czy regionalne programy operacyjne, ale również środki w ramach Funduszu Modernizacyjnego, czyli środki finansowane z przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla, projektowany Fundusz Transformacji Energetyki, a także wiele środków, czyli również środki prywatne, komercyjne, czy również środki w ramach wsparć operacyjnych, czy w ramach aukcji na OZE, czy na efektywność energetyczną, biocertyfikaty. I to by było tyle z mojej prezentacji krótkiej. Dziękuję bardzo za uwagę i oczywiście pozostaję do dyspozycji z chęcią wezmę udział w dyskusji. Mam nadzieję, że będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze za przyjęcie naszego zaproszenia i za bardzo ciekawą prezentację. Ten ekosystem środków, które są dostępne, jak Państwo widzieli na slajdzie, jest skomplikowany, więc cieszymy się, że Pan nam go przedstawił. A teraz poproszę o zabranie głosu Zuzannę Sasiak z Ruchu Więcej niż Energia i z Polskiej Zielonej Sieci. Zuzanna, oddaję Ci mikrofon. Proszę o wyłączenie prezentacji. Dziękuję bardzo. Jeśli tylko można by było włączyć kamerę, ponieważ wyświetla mi się komunikat, że prowadzący ją włączył. O, chyba teraz już super, wszystko działa. Witam Państwa serdecznie. Bardzo cieszę się z tego webinaru, ponieważ on wpisuje się w całą serię wydarzeń, które organizujemy w Polskiej Zielonej Sieci już od kilku lat na rzecz właśnie informowania i zachęcania Państwa do interesowania się spółdzielniami energetycznymi. Kampania, którą współtworzyliśmy 8 lat temu, nazywa się Więcej niż Energia. I współtworząc tą kampanię, byliśmy jednym z pierwszych podmiotów w Polsce, który dostrzegł potencjał energetyki obywatelskiej w ogóle, a w szczególności właśnie spółdzielni energetycznych. Mieliśmy na uwadze to zewnętrzne, unijne wskazywały na to, że jest to kierunek, którym powinniśmy się interesować i w który powinniśmy w Polsce inwestować. Pojawił się wówczas pakiet dyrektyw unijnych, który wskazywał na konieczność zmiany rynku energetycznego, przestawienia tam pewnych sił nacisku i przede wszystkim ten nowy, zreformowany rynek energetyczny unijny ma w dużym stopniu funkcjonować w oparciu o odnawialne źródła energii. I Polska, jako jeden z członków Unii Europejskiej, ma konkretne zobowiązania w najbliższych latach co do tego, jaki udział energetyki w naszym kraju powinien pochodzić z odnawialnych źródeł energii. I oczywiście bardzo ważny jest sektor biznesowy, sektor przedsiębiorczy, ale nie tylko tymi łami osiągniemy te cele
dotyczące zielonej transformacji, ale w bardzo dużym stopniu także siłami energetyki obywatelskiej. Poza tym przyjrzeliśmy się krajom Unii Europejskiej, w których wielu z nich funkcjonują społeczności energetyczne. Mówię społeczności, ponieważ one nie muszą mieć tylko i wyłącznie formy prawnej spółdzielni, mogą mieć też inne formy prawne, ale takie społeczności energetyczne funkcjonują w wielu krajach Europy od wielu lat. W niektórych krajach jest ich nawet setki, potrafią mieć setki, tysiące członków, obejmować wiele gmin, obejmować wiele typów podmiotów. I patrząc na te przykłady, patrząc na te dobre praktyki, pomyśleliśmy, że dlaczego nie miałoby to zafunkcjonować w Polsce, skoro tyle europejskich krajów przetestowało już to rozwiązanie i w dodatku Unia Europejska wytycza nam te kierunki. Wspomniałam, że spółdzielnie energetyczne, czy szerzej społeczności, mają największy potencjał ze wszystkich rozwiązań, które energetyka obywatelska w ogóle oferuje, ponieważ dostrzegamy tam zarówno korzyści środowiskowe, jak i społeczne, jak i w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego. Wszystkie one są równie ważne i wszystkie one na równi objawiają się w przypadku społeczności energetycznych. Jeśli chodzi o te środowiskowe, to jest pewnie ten najbardziej oczywisty element. Mianowicie jest społeczności energetyczne, opierają się o odnawialne źródła energii. Poza tym jest to energetyka rozproszona, w związku z czym energetyka dużo bardziej wydajna, bez strat na przesyle energii. Jeśli chodzi o środki, z kolei o aspekty społeczne, to one mają, jak społeczności energetyczne mają tę cechę integrowania społeczności, zyski czy nawet oszczędności pochodzące z tego, że dana społeczność utworzyła taką formułę energetyczną, mogą być i są najczęściej, jak to widzimy w przypadkach zagranicznych, inwestowane w lokalne potrzeby i rozwój społeczności. W wielu krajach też widzimy, że społeczności energetyczne to jest rozwiązanie do walki z ubóstwem energetycznym. Takie społeczności tworząc się generują ogromne oszczędności, jeśli chodzi o rachunki za energię i ciepło, ale też najczęściej oferują jakąś pomoc, włączając tych najuboższych obywateli i wyciągając ich w ten sposób z kłopotów ubóstwa energetycznego, czy chociażby nawet ryzyka ubóstwa energetycznego. W dzisiejszych czasach w Polsce wiecie Państwo, że jest to obawa, którą żywi coraz więcej z nas, coraz więcej gospodarstw domowych, więc warto popatrzeć na spółdzielnie energetyczne jako na potencjalne rozwiązanie tego problemu. No i w końcu jest ten aspekt bezpieczeństwa energetycznego, czyli również w sytuacjach konfliktu, który mamy ze wschodnią granicą, zaczęliśmy się zastanawiać, jak to bezpieczeństwo energetyczne sobie zapewnić. I tutaj nie chodzi o dywersyfikację dostaw, tutaj nie chodzi o też nawet o wielkie, centralnie sterowane inwestycje w odnawialne źródła energii, ale chodzi o to, żeby ta energetyka była w jak największym stopniu rozproszona i w jak największym stopniu obywatelska, bo taka energetyka jest właśnie najbardziej bezpieczna zarówno od strony problemów technicznych i systemowych, jak i od strony potencjalnych na przykład konfliktów. W związku z czym przyglądamy się od momentu tylko pojawienia się w Polsce w ogóle przepisów o spółdzielniach energetycznych, przyglądamy się też temu, jak ten proces w Polsce wygląda. I trzeba przyznać, że dłuższy czas nie działo się nic w tym zakresie. Myślę, że obywatele nie wiedzieli o dostępności takiego rozwiązania, nie mieli pewnie dostępu do wystarczającej ilości informacji i wsparcia, ale na szczęście z upływem czasu ta oferta coraz bardziej się poszerza i te możliwości się pojawiają. Mamy już w tej chwili dwie spółdzielnie energetyczne, 6 czekających na przyłączenie do sieci, kolejnych 50 parę, które są w procesie rejestrowania się. Także coraz więcej osób wie, coraz więcej osób chce tworzyć spółdzielnię energetyczną, coraz więcej samorządów wspiera działania, bierze w tym udział i pomaga. Natomiast
nasze spółdzielnie energetyczne borykają się też z różnymi problemami i może te problemy też będą tutaj przedmiotem naszej dzisiejszej dyskusji. Zarówno mamy do czynienia z pewnymi nieuzasadnionymi ograniczeniami prawnymi i limitami co do tego, gdzie społeczności, gdzie spółdzielnie energetyczne mogą powstawać, na jakim terenie, ile mogą obejmować podmiotów, jaki mogą mieć zasięg działania, jak również jest ten problem, o którym też wspomniano w trakcie filmu, który Państwo przed chwilą oglądaliście, czyli problem systemowy, jeśli chodzi o sieci, problem z przyłączeniem spółdzielni energetycznych do sieci. W tej chwili my diagnozujemy to jako główny problem dla rozwoju spółdzielni energetycznych i w tym kontekście niewątpliwie cieszy informacja, którą przed chwilą przedstawił nam pan dyrektor na temat nowych dodatkowych środków w Krajowym Planie Odbudowy, które będą przeznaczone na właśnie dystrybucyjnych i sieci przesyłowych. Natomiast ważne, że w tej puli, o której była mowa, puli dofinansowania z KPO dla społeczności energetycznych, zwrócić szczególną uwagę na wsparcie właśnie dla tej formuły spółdzielni energetycznych, jako że one zakładają ten element, o który właśnie najbardziej chodzi, czyli element obywatelski, element włączający formułę, w której mogą brać udział gospodarstwa domowe, samorządy, jednostki samorządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli wszyscy ci, którzy potrzebują i chcą zielonej, zdrowej i taniej energii elektrycznej i cieplnej. W związku z czym serdecznie zapraszamy Państwa do interesowania się tym tematem, do śledzenia wszystkich informacji, które się coraz częściej pojawiają i do współtworzenia spółdzielni energetycznych, ponieważ uważamy, że jest to przyszłość naszej transformacji energetycznej i naszego rynku energii. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zuzanna Sasiak z Polskiej Zielonej Sieci, z ruchu Więcej niż Energia. Wróćmy teraz do Krajowego Planu Odbudowy w trochę większych szczegółach. Chciałbym poprosić pana Marcina Jaczewskiego z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, żeby powiedział nam pan więcej o tym, co się kryje pod enigmatyczną nazwą B222, a może też trochę więcej o w ogóle koncepcji wykorzystania tych środków na spółdzielnie i społeczności nam pan powie. Panie naczelniku, oddaję mikrofon. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie. Cieszę się, że jestem tutaj z Państwem. Na pewno nam wszystkim potrzebna jest na co dzień dobra, pozytywna energia i taka Państwa inicjatywa to jest naprawdę świetna rzecz, bo to nie tylko administracja ma działać, ale także inicjatywy społeczne i tego rodzaju Państwa przedsięwzięcie, to wielkie oklaski i gratulacje i ten film też gratuluję tej realizacji, więc trzymam kciuki i mam nadzieję, że to seminarium też nam pozwoli na współpracę dalszą w kontekście rozwoju społeczności energetycznych, bo ja osobiście mam nadzieję, że społeczności energetyczne będą takim elementem, który kołem zamachowym transformacji energetycznej w Polsce. Natomiast tej masy krytycznej jeszcze nie osiągnęliśmy. Mam nadzieję, że ta inwestycja w KPO pozwoli, że powstanie jakby szereg społeczności energetycznych, które przejdą takiej fazy rzeczywistej realizacji, rzeczywistej funkcjonowania, tak, własnej infrastruktury, własnego zaplecza, know-how. I w tym celu właśnie stworzyliśmy taki program, który jest podzielony na dwie części, przy czym pierwsza część, poproszę o kolejny slajd. Zaczynając jeszcze od budżetu, tak jak pan dyrektor Janek powiedział, mamy 97 milionów euro. W RePowerEU będzie powiększenie, proszę o kliknięcie. Będziemy mieć 188 milionów euro. Przewidywany poziom dofinansowania to jest 95%. Jeśli to będzie pomoc publiczna, no to oczywiście zgodnie
zgodnie z pomocą publiczną, no ale tam też będzie można u nas skorzystać z pomocy de minimis, w związku z tym te 95% również będzie możliwe do wykorzystania. Poproszę o kliknięcie. Szczególnie to, o czym zacząłem przed chwilą mówić właśnie, że podzieliliśmy nasz program na dwie części i szczególnie w tej pierwszej części upatrujemy właśnie tę szansę na to, żeby ta masa krytyczna i na poziomie tym lokalnym, ale też w skali kraju, tak, się dokonała, została osiągnięta, czyli ten pierwszy wskaźnik 139, a przy kolejnym kliknięciu Państwo zobaczą, że będziemy mieć 200 projektów do sfinansowania. 200 projektów właśnie wsparcia przedinwestycyjnego. Jakby diagnozując tę sytuację, dlaczego klastry energii, spółdzielnie energetyczne, a wkrótce również nowa forma, czyli społeczności OZE, tak, czy społeczności obywatelskie, które wkrótce zostaną także usankcjonowane w przepisach prawa. Dlaczego nie powstają? No, jakby z wielu spotkań, z diagnozy, z wizyt studyjnych, z wielu rozmów wynikło to, że tak naprawdę brakuje takiego podstawowego know-how, tak? Jest dużo energii takiej lokalnej, szczególnie takich właśnie inicjatyw jak państwa, działających w gminach, tak, w powiatach, gdzie zarówno samorządy, przedsiębiorcy, mieszkańcy poszukują tej taniej zielonej energii. Kryzys na Ukrainie spowodował właśnie, że jeszcze kryzys energetyczny wywołany wojną, agresją Rosji na Ukrainę spowodował, że jeszcze jakby większy jest tutaj popyt na tego rodzaju inicjatywy. No i właśnie uznaliśmy, że to wsparcie przedinwestycyjne jest tutaj kluczowe, czyli 200 projektów chcemy właśnie sfinansować w tym wsparciu przedinwestycyjnym, czyli wesprzeć taki początek takiej inicjatywy, takiej spółdzielni energetycznej, czy klastra energii, czy społeczności obywatelskiej i tak naprawdę przygotować tych beneficjentów do pozyskiwania środków na infrastrukturę energetyczną, tak, z innych źródeł, tak, bo my nie dysponujemy dużym budżetem na tą część inwestycyjną. W tej naszej części inwestycyjnej to będzie 20 takich demonstracyjnych projektów, gdzie będziemy chcieli jakby wesprzeć takie najbardziej zaawansowane i najbardziej takie pilotażowe rozwiązania. Proszę o kliknięcie. We wsparciu przedinwestycyjnym widzimy trzy rodzaje jakby tutaj podmiotów. To są klastry energii i samorządy, które jeszcze nie założyły żadnej społeczności energetycznej i tutaj będzie to nasze wsparcie takie dwuetapowe. Dwuetapowe, żeby zapewnić taką dodatkową asystę tym społecznościom energetycznym i ocenić czyli wesprzeć te społeczności w przygotowaniu takiej przemyślanej, dobrej koncepcji rozwoju, czyli określić taki model biznesowy czy organizacyjny, czy trochę prawny taki model funkcjonowania, a w drugim etapie już w oparciu o tą koncepcję rozwoju takie klastry energii lub samorządy będą mogły finansować konkretną dokumentację finansową, z czym w przypadku samorządów to przejście z etapu pierwszego i drugiego będzie zakładało już założenie takiej społeczności energetycznej, czyli w etapie pierwszym samorząd po tej analizie, w rozmowach z interesariuszami, z przedsiębiorcami, z organizacjami, wybierze jaka forma działalności będzie optymalna, przy czym no zakładamy, że samorząd będzie mógł jakby w oparciu o taką analizę we współpracy wskazać na przykład również więcej niż jedną taką społeczność energetyczną, czyli na przykład w klaster energii i spółdzielnię energetyczną, która by funkcjonowała w ramach klastra czy odrębnie. Poproszę o kolejny. Natomiast biorąc pod uwagę, że spółdzielnie energetyczne generalnie mają w przepisach prawa określony ten model biznesowy, model wsparcia,
Zakładamy, że z naszego programu jakby są potrzebne środki na dalszy rozwój takich spółdzielni energetycznych, więc zakładamy jakby jednoetapową realizację i wsparcie jakby przygotowaniu przez te spółdzielnie energetyczne dokumentacji na kolejne inwestycje, na rozwój takiej spółdzielni energetycznej, ale również na analizy prawne tego, czego nie powiedziałem przy klastrach i przy JST, to przy spółdzielniach też powiem, zakładamy również możliwość finansowania systemu IT, który by wspierał zarządzanie energetyczne, czy to klastrem, czy spółdzielnią, czy innymi społecznościami. Tak wygląda wsparcie przedinwestycyjne, 200 projektów chcemy sfinansować, natomiast we wsparciu inwestycyjnym na tę chwilę, na ten obecny stan prawny widzimy dwie możliwości, dwa koszyki beneficjentów i to są właśnie klastry energii, spółdzielnie energetyczne, przy czym nie wykluczamy możliwość włączenia społeczności, które wynikną z implementacji dyrektyw, przy czym zakładamy ten nasze wsparcie inwestycyjne, perspektywa KPO jest 2026 rok, w związku z tym to muszą być już dojrzałe projekty, więc nie oczekujemy, że ze społeczności OZE czy społeczności obywatelskiej już tak szybko będą te gotowe projekty. Na przykładzie z tego Państwa też filmu, z tych wywiadów, tak wynika, że no, mimo wszystko, żeby ta masa krytyczna została osiągnięta, no to taka lokalna inicjatywa wymaga no, pewnego czasu, jak pan tutaj przedstawiciel jednej ze spółdzielni mówił, 2 lata, tak, od momentu decyzji do rejestracji, to nie tylko kwestie jakby biurokratyczne, tak, to też kwestie organizacyjne, tak, które powodują, że żeby tak zorganizować taką lokalną inicjatywę, jest potrzebny czas, tak, i dlatego w tym wsparciu inwestycyjnym chcemy wesprzeć takie trochę demonstratory, tak, które będą pokażą wszystkim, że to się udaje, to się trochę mniej udaje, więc tutaj zakładamy wsparcie oczywiście odnawialnych źródeł energii, ale z większym naciskiem na bilansowanie tej energii OZE, na magazynowanie, również na elementy sieciowe, jak również rozwiązania IT, które stworzą taką społeczność energetyczną 2.0, taką mikrosieć w niektórych przypadkach, które odciążą krajowy system elektroenergetyczny i będą stanowić takie w skrajnych przypadkach nawet wyspy energetyczne, które w sytuacjach kryzysowych będą mogły odłączyć się od krajowego systemu elektroenergetycznego. Tak mniej więcej wygląda. Kluczowa informacja, kiedy ten nabór ruszy. No, generalnie przygotowania nam się trochę przedłużają. Mam nadzieję, że w okresie wakacyjnym już ten nabór ruszy. W przypadku wsparcia przedinwestycyjnego to będzie pierwszy nabór, będzie nabór ciągły. W związku z tym będziemy przyjmować wnioski do osiągnięcia wskaźnika lub wyczerpania alokacji. To też w dyskusjach w KPO jest możliwość, ale to po decyzji ministra funduszy, możliwość jakby przekroczenia wskaźnika, jeśli budżet nam na to pozwoli, ale to już będą decyzje w trakcie naboru. Natomiast ze wsparciu inwestycyjnym będzie to konkurs zamknięty, czyli będziemy oceniać pod kątem technologii, pod kątem dojrzałości inwestycji. To tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. Pan Marcin Jaczewski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Tak jak już było i w prezentacji doktora Janiaka i w naszym filmie, Krajowy Plan Odbudowy to nie są jedyne środki, które są dostępne dla spółdzielni energetycznych. Chciałbym poprosić teraz o zabranie głosu pana Jarosława Wiśniewskiego, radcę w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Państwo bardzo intensywnie zajmują się kwestią spółdzielni energetycznych i wiem, że też o innych źródłach finansowania niż Krajowy Plan Odbudowy będzie chciał nam pan powiedzieć, także oddaję głos pan radca Wiśniewski.
Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję również za zaproszenie na dzisiejszy webinar. Bardzo dziękuję Polskiej Zielonej Sieci za podjęcie jakże ważnego tematu, w szczególności dla Ministerstwa Rolnictwa. Jest mi o tyle bardzo miło, że jestem w gronie tak dużej liczby zwolenników rozwoju społeczności energetycznych w formie spółdzielni energetycznych. Przez ostatni lat rzeczywiście ten obszar wymagał ciężkiej pracy, dużych wysiłków i tak patrząc historycznie odnoszę wrażenie, że czasami odnosiliśmy wrażenie, że jesteśmy osamotnieni w tym boju. Polska Zielona Sieć rzeczywiście dzielnie nas też wspierała w dyskusjach, czy to na etapie zarezerwowania odpowiednich środków na rozwój energetyki rozproszonej, gdzie mieliśmy okazję wymieniać różnego poglądy w ramach komitetów monitorujących. Natomiast co do samych rozwiązań prawnych i potrzeby, idei rozwoju tego kierunku energetyki właśnie w takim modelu odnoszę wrażenie, że byliśmy niestety osamotnieni, ale widzę, cieszę się, że to się zmieniło, bo widać z jednej strony, że ten kierunek i taki sposób rozwoju tej energetyki chyba wydaje się najbardziej właściwy w kraju. Po pierwsze, jest to energetyka zrównoważona, dostosowana do lokalnych potrzeb, czyli nie powodujemy dodatkowych obciążeń dla czy sąsiadów, czy w ogóle sieci, którą mamy tutaj nie do końca funkcjonującą w taki sposób, żeby można masowo rozwijać energetykę. Jak Państwo popatrzycie na liczby, zanim przejdę jeszcze do tych środków, bo w pierwszej kolejności my w Ministerstwie Rolnictwa patrzymy pod kątem tego, do czego ta energia nam jest potrzebna. Nie myślimy, żeby rozwijać energię dla samej idei, tylko patrzymy, po co chcemy wytwarzać tę energię, jakie problemy chcemy rozwiązać i to rozumiemy przez pryzmat zrównoważonego rozwoju. Bardzo podoba nam się to Państwa hasło, które przyświeca, że musimy myśleć o czymś więcej niż tylko energii. Energia przez pryzmat energii elektrycznej to jest zbyt duże uproszczenie, mówiąc o energetyce rozproszonej. Musimy myśleć o zapewnieniu również i źródeł ciepła, jeżeli myślimy w kontekście ograniczenia emisji, bo tutaj mamy dużo do nadrobienia. Musimy myśleć o różnych rodzajach paliw odnawialnych, które można zastosować i przede wszystkim wykorzystać to, co mamy gdzieś lokalnie. Jeżeli rzeczywiście chcemy, aby ta energia była lokalnie wytwarzana i lokalnie zużywana, żeby ten wymiar zrównoważonego rozwoju był jak najbardziej pełny, to właśnie chyba nie ma innego wyjścia jak rozwój właśnie w formule zaproponowanych przez nas rozwiązań dedykowanych do obszarów, gdzie po pierwsze z jednej strony te zasoby występują, jest ich najwięcej przestrzeń, ale z drugiej strony jest ten deficyt energetyczny i zagrożenie ubóstwem energetycznym. I nie chodzi tutaj wyłącznie o aspekt dostępności tej energii w sensie finansowym, ale również fizycznym, bo na terenach wiejskich zdecydowanie częściej dochodzi do przerw w dostawach energii, spadku napięć, a to dlatego, że one są oddalone od źródeł wytwarzania energii. Nawet duże farmy, które się buduje, one są wpinane zupełnie do innych sieci i zanim ta energia dotrze do mieszkańca gdzieś tam na końcu linii na niskim napięcie, to niestety te problemy występują i stąd idea rozwoju właśnie tam, gdzie te potrzeby są, właśnie takich form lokalnej współpracy mieszkańców. To troszeczkę odpowiadam na pytania, dlaczego dla miast nie są dedykowane tego typu rozwiązania. No dlatego też pan dyrektor Janiak bardzo dobrze przedstawił te zakresy wsparcia, które są, jak tak na szybko policzyłem, parę miliardów euro dedykowane tylko i wyłącznie na rozwój nowoczesnej energetyki systemowej na terenie miast i tam mamy tego rodzaju wsparcie. Tereny wiejskie niestety takiego wsparcia nie mają. Stąd była idea i
idea, a przede wszystkim potrzeba wprowadzenia takich rozwiązań dedykowanych obszarom wiejskim. Pokrótce tylko jeszcze dodam, że dzisiaj mamy 8 takich spółdzielni energetycznych i proces ich tworzenia rzeczywiście był dosyć długi i nadal jest. Przypomnę tylko, że rozwiązania, o których dzisiaj mówimy, zostały wprowadzone w 2019 roku do ustawy. Wtedy równocześnie widzieliśmy potrzebę zapewnienia wsparcia eksperckiego, żeby można było stworzyć wzorce, można było dostarczyć tej praktycznej wiedzy, w jaki sposób z tych rozwiązań skorzystać najbardziej efektywnie, najbardziej w taki sposób, żeby najwięcej korzyści zostało dla mieszkańców. Stąd wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o pomoc rozwojową w ramach programu reform strukturalnych. Udało nam się uzyskać wsparcie. Na początku 2020 roku został nasz wniosek zaakceptowany. Jesienią rozpoczął się projekt Renaldo. Nie będę mówił w szczegółach, te wszystkie informacje są dostępne dzisiaj na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który też był partnerem strategicznym tego projektu. Projekt miał na celu prześledzenie i zbadanie, w jaki sposób można w konkretnych miejscowościach, na przykładzie pilotażowych rozwiązań, efektywnie zastosować te rozwiązania i dobrać instalacje. Ważnym jak gdyby też efektem tego projektu jest wiedza. Wiedza w postaci poradnika, który też możecie Państwo znaleźć na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W zakładce oczywiście odnawialne źródła energii, spółdzielnie energetyczne, projekt Renaldo, to te wszystkie materiały się znajdują. I bardzo ważne, też został opracowany kalkulator. Kalkulator, który pozwala zorientować się, w jaki sposób dane źródła energii będą dla danej lokalnej społeczności przynosić te najwięcej korzyści i w różnym wymiarze. Bo jak dzisiaj popatrzymy na moce zainstalowane odnawialnych źródeł energii, tak patrząc obrazowo, sama energetyka wiatrowa i fotowoltaiczna to jest ponad 20 gigawat mocy. Mniej więcej tyle krajowy system potrzebuje i można byłoby powiedzieć, cóż, skoro mamy już zapewnione tyle mocy, ile zainstalowane, jakie mamy potrzeby, to nic więcej nam nie potrzeba. Otóż nic bardziej mylnego, dopiero jak zaczniemy analizować bardziej szczegółowo zasady funkcjonowania tego systemu, do czego kalkulator też troszeczkę pomaga, żeby zrozumieć te zależności odnośnie produkcji, zużycia energii, kwestii bilansowania, kiedy, w jakich godzinach, wówczas mamy dopiero tą pewną wiedzę, które źródło energii jest w stanie nam zapewnić odpowiednie korzyści. I mając wiedzę dopiero, jakie źródła, możemy sięgnąć po system wsparcia. Też chciałbym powiedzieć, że we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Narodowym Funduszem uruchomiliśmy w styczniu tego roku program Energia dla Wsi. To jest jedyny, jak się wydaje, taki dedykowany program właśnie dla spółdzielni społeczności energetycznych w formie spółdzielni energetycznych. Wsparcie może uzyskać zarówno nowo tworzona spółdzielnia, która jeszcze nie ma żadnych źródeł. Wówczas tam możemy uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 20 milionów złotych. Jest możliwość łączenia z pożyczką, pożyczka z kolei do 25 milionów złotych. Szczegóły oczywiście Państwo znajdziecie na stronach Narodowego Funduszu. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że program będzie trwał do 2030 roku. Wstępny budżet tego programu to jest 1 miliard złotych i mamy deklarację ze strony Ministerstwa Klimatu, jeżeli będzie zainteresowanie tego rodzaju inwestycjami, to ten program będzie rozwijany i będzie dalej uzupełniany o system wsparcia. Także na kwestie społeczności energetycznych staramy się patrzeć bardzo kompleksowo.
poprzez pryzmat problemów, które dzisiaj mają odbiorcy energii, ich potrzeb, zapewniać konkretne rozwiązania prawne, edukację, to też bardzo ważne, stąd bardzo dziękuję Państwu za podjęcie tego tematu i też zapewniać środki, które umożliwią na realizację tych inwestycji, które dana społeczność uzna za najbardziej właściwe i najbardziej potrzebne w swojej okolicy. To tyle na wstępie. Jeżeli będą jakieś pytania, postaram się Państwu odpowiedzieć. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie radco. Jarosław Wiśniewski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Propozycje zmian i zmian w przepisach i kierunków finansowania tego, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne, wychodzą nie tylko od resortów, ale też od społeczeństwa obywatelskiego. I ostatnie dwie prezentacje wygłoszą ekspertki właśnie ze strony społeczeństwa obywatelskiego. Jako pierwszą chciałbym poprosić Agnieszkę Stupkiewicz, radczynię prawną Fundacji Frank Bold. Agnieszko, oddaję Ci głos. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja chciałam Państwu przedstawić krótką prezentację na temat prawnych uwarunkowań funkcjonowania społeczności energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie spółdzielni energetycznych, o których rozmawiamy. Natomiast będę chciała też Państwu tutaj nakreślić temat troszkę szerzej. Jakbym mogła prosić o kolejny slajd. Tak na wstępie chciałabym tylko zarysować, jak w tym momencie wygląda energetyka obywatelska w Polsce. Mamy w zasadzie trzy takie grupy form, to mogę określić. Spółdzielnie energetyczne to jako pierwsza, klastry energii i ta trzecia grupa to prosumenci w trzech odmianach. Przy czym wszystkie te formy zostały ujęte w ustawie o odnawialnych źródłach energii. W związku z tym mamy raczej prostą sytuację, jedna ustawa, szukamy właściwej dla siebie formy z perspektywy osoby, która chciałaby taką formę energetyki obywatelskiej utworzyć, zastanowić się nad nią i zdecydować, w którym kierunku pójść. Natomiast duże zmiany nastąpią w tym obrazie, prawdopodobnie w najbliższym czasie. Obecnie w Sejmie znajdują się dwa duże projekty zmian i jest to zmiana po pierwsze ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu, tworzeniu spółdzielni energetycznych, klastrów energii. Zmiana również wprowadzi instytucję prosumenta lokatorskiego, a dodatkowo wobec zmian w ustawie prawo energetyczne zostaną wprowadzone w życie obywatelskie społeczności energetyczne i obywatelskie społeczności energetyczne działające w obszarze odnawialnych źródeł energii. Jeżeli te ustawy zostaną uchwalone, ten wachlarz dostępnych form dla podmiotów i osób zainteresowanych energetyką będzie zatem dość szeroki. Proszę następny slajd. Natomiast jeżeli chodzi o spółdzielnie energetyczne, moi przedmówcy, jak również osoby wypowiadające się w filmie, który widzieliśmy, wskazywały na pewne trudności i problemy związane z tworzeniem spółdzielni energetycznych. Była mowa o tym, że w tym momencie tylko dwie spółdzielnie funkcjonują, a 8 jest zarejestrowanych. Niestety przyczyn tego stanu można po części upatrywać w obowiązującej regulacji prawnej. Z uwagi na to, że jest to regulacja stosunkowo niewielka, dość nieczytelna dla laików i w mojej ocenie to właśnie ta nieczytelność tych przepisów spowodowała, że tych spółdzielni mamy tak mało. Wydaje mi się, że też ta forma została wprowadzona do ustawodawstwa wtedy, kiedy jeszcze nie mówiło się tyle, ile teraz się mówi o społecznościach energetycznych i tu jakby już
odchodząc troszkę od kwestii prawnych, należy docenić ten wysiłek edukacyjny, który został włożony w tworzenie zwłaszcza spółdzielni energetycznych, bo wydaje się, że właśnie te spółdzielnie, które teraz powstają, to nie efekt zmian w prawie, a właśnie zastosowania tych dodatkowych mechanizmów, na podstawie których osoby zainteresowane, podmioty, gminy czytają przepisy i czują realne możliwości do utworzenia takiej spółdzielni. Spółdzielnia energetyczna w obecnym kształcie nie ma osobowości prawnej jako taka, natomiast jest to sposób rozliczania wytworzonej w ramach spółdzielni energii elektrycznej, którym może się posługiwać wyłącznie spółdzielnia bądź spółdzielnia rolników. Aby rozpocząć funkcjonowanie, spółdzielnia energetyczna oprócz wpisu do KRS-u, jeżeli nie jest spółdzielnią bądź spółdzielnią rolników już wpisaną do takiego rejestru, musi dodatkowo uzyskać wpis do rejestru KOWR, co samo w sobie też może być rozpatrywane jako pewnego rodzaju bariera, ponieważ są to dodatkowe formalności, dwa różne wykazy, dwa różne organy, z jednej strony sąd, z drugiej strony KOWR, inne dane. Wymaga to na pewno od osób zaangażowanych w tworzenie spółdzielni energetycznej dużej wiedzy i samozaparcia i też pewnych zasobów czasu na przygotowanie tej dokumentacji, a również oczekiwanie na ewentualne korygowanie wniosków i uzyskanie wpisów do tych dwóch rejestrów. Przedmiotem działalności spółdzielni energetycznej na ten moment jest wyłącznie wytwarzanie z źródeł odnawialnych energii, biogazu bądź ciepła i równoważenie zapotrzebowania wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni i jej członków. Jest to więc forma ukierunkowana do środka. Jest to w zasadzie dobre rozwiązanie, niemniej jednak, jeżeli myślimy o pobudzeniu rozwoju spółdzielczości energetycznej, wydawałoby się, że warto by wyposażyć spółdzielnie energetyczne w możliwość na przykład obrotu energią elektryczną. I tu już uprzedzając kolejny slajd, zasygnalizuję, że taka zmiana jest projektowana w tym projekcie zmian, który jest w tym momencie procedowany. Spółdzielnia energetyczna jest również ukierunkowana lokalnie. Tak jak już podkreślano, może być utworzona tylko na obszarze gminy wiejskiej bądź miejsko-wiejskiej. Niestety nie ma możliwości tworzenia jej przez gminy wiejskie, co również z perspektywy czysto prawniczej nie jest zrozumiałe z uwagi na to, że i w miastach jest duży potencjał do zakładania instalacji odnawialnych źródeł energii. Mówię tutaj przede wszystkim o terenach podmiejskich, które mieszczą się w granicach administracyjnych gmin, ale również w miastach, to o czym już mówiono, jest pewien potencjał osobowy, jak również stowarzyszeń, fundacji, które chętnie mogłyby się zaangażować właśnie w tworzenie, w przyspieszanie, akcelerację powstawania takich wspólnot energetycznych, a następnie popularyzować je wśród innych obszarów Polski. Dodatkowo liczba gmin, na których może być utworzona taka spółdzielnia, to nie więcej niż 3 z tych rodzajów, o których wskazałam, co podkreśla ten wymiar lokalny. Liczba członków spółdzielni energetycznych jest ograniczona obecnie do 100 i też już uprzedzając, ten limit ma być zniesiony. Tak jak podkreślano, spółdzielnie cechują się bardzo korzystnym sposobem ich rozliczania. Poproszę o następny slajd. Do tej pory, gdy spółdzielnia energetyczna była tworzona, jej założyciele musieli zadbać o to, aby jeszcze przed uruchomieniem tak oszacować wielkość instalacji, aby ta instalacja umożliwiała pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni energetycznych i jej członków, co dla właśnie laików w sferze energetyki było zadaniem trudnym, a również i kosztownym. Poproszę o następny slajd. W tym miejscu zebrałam bariery, o których już wspominałam przy okazji, natomiast to, co chciałabym podkreślić, spółdzielnie energetyczne, które mogą być tworzone przez gminy,
mogą napotykać liczne problemy związane na przykład z zakupem energii elektrycznej przez gminę, która taką spółdzielnię utworzyła. Jest to temat, który według mojej wiedzy do tej pory nie został rozwiązany w prawie ani w projektach ustaw. Dlatego wydaje się, że warto byłoby się na tym pochylić, zważywszy na ważną i istotną rolę gminy w akceleracji, koordynacji powstawania wspólnot energetycznych. Poproszę jeszcze o kolejny slajd. Nowelizacja. W tym momencie wniesiona do Sejmu w trakcie prac w komisji wprowadza możliwość obrotu energią elektryczną wytworzoną w ramach spółdzielni, likwiduje limit 1000 członków, dodatkowo wprowadza ułatwienia dotyczące zawierania umów z członkami, samą spółdzielnią, ze sprzedawcą i operatorem systemu dystrybucyjnego. To była duża bolączka dotychczasowej regulacji. Są skrócone terminy bądź doprecyzowane terminy odpowiedzi ze strony przedsiębiorców energetycznych. Dlatego w tym zakresie można mieć nadzieję, że zmiany będą korzystne i przyczynią się do powstawania większej liczby spółdzielni. Doprecyzowano ważną kwestię dotyczącą własności instalacji, która bardzo często jest bagatelizowana. Spółdzielnie do tej pory mogły funkcjonować w oparciu o instalację, której nie była ani własnością spółdzielni, ani członków, co powodowało uzależnienie spółdzielni od właściciela tej instalacji, a to istotne pod kątem możliwości, bardzo łatwej niestety, utracenia możliwości rozliczania energii elektrycznej na zasadach spółdzielni energetycznej wobec na przykład utraty źródła wytwarzania energii elektrycznej. Usunięto również z obecnego kształtu ustawy pewne błędy, na przykład dotyczące 70% niemocy, tylko sprawności. Również wprowadza się korzystne zmiany w zakresie działalności spółdzielni rolników, która teraz bez dokonywania interpretacji przepisów prawa będzie mogła wprost się zajmować wytwarzaniem energii elektrycznej. Bardzo poproszę o kolejny slajd. Dodatkowo należy docenić przepisy wprowadzające pewne ułatwienia dla tworzących się spółdzielni. Przede wszystkim wprowadzenie okresu przejściowego, który sprawi, że w określonym czasie nowa spółdzielnia będzie mogła mieć na niższym poziomie zbilansowane potrzeby i możliwości wytwórcze instalacji, co wydaje się, likwidując tą barierę, przyspieszy i zakceleruje powstawanie spółdzielni. Dodatkowo ustawodawca zdecydował się, co jest zmianą bardzo korzystną, na wskazanie dla spółdzielni, które będą w stanie wykazać bardzo wysoki poziom zbilansowania własnych potrzeb energią, którą będą w stanie wytworzyć, preferencje w zakresie przyłączania do sieci, co jest doskonałą odpowiedzią na ten obecnie olbrzymi problem dotyczący przyłączań do sieci. Poproszę o kolejny slajd. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy, Agnieszko. Agnieszka Stupkiewicz, radczyni prawna w Fundacji Frank Bold. Powiedzieliśmy już bardzo dużo dzisiaj o tym, jak wygląda sytuacja społeczności energetycznych w Polsce, więc za chwilę pytanie do naszej kolejnej panelistki, Aneli Stefanowej, skieruję. Jak sytuacja wygląda w Europie, jak wygląda we Włoszech i dlaczego doświadczenie włoskiego Krajowego Planu Odbudowy jest Ci, Anelio, bliskie. Natomiast zanim oddam Ci głos, chciałbym powiedzieć, że mi się już w głowie urodziło miliony pytań dotyczących spółdzielni energetycznych, a widzę, że od Państwa, naszych uczestników, nie mamy jeszcze ani jednego, więc bardzo zachęcam do wpisywania Waszych pytań w sekcji pytań i odpowiedzi, żeby już teraz nasi paneliści je widzieli i mogli odpowiedzieć na nie od razu po prezentacji Aneli. A teraz oddaję Ci głos. Anelia, the floor is yours. Thank you, Krzysztof, and thank you very much for the invitation. I would try to be very short to really also give the space for having a bit of discussion at the end of our webinar. So a lot was said about the energy communities, and indeed in Bankwatch, and in we believe that energy communities are the heart of the energy transformation.
If you could move to the next slide, please. A lot was said about the economic and benefits, environmental and social benefits. I would just add two specific aspects which we I want to do emphasize. The fact that energy communities are really paving the way for the path for democratization of the energy sector. And not only because as we heard, it could be, I mean, the ownership and the building and installations which could be cover the energy needs is important, but also because we have the really growing awareness through the participation of citizens, small, medium-sized enterprises, farmers into production of their own energy. They are really able to be owner and to be managing what is their needs and and how to best serve that. And from there, you could see a lot of innovative solutions being born, also in terms of technology being used and technology being changed to electrification, especially, which would help really to be less dependent on fossil fuels and less dependent on imported fossil fuels, as we were discussing, which could be very, very problematic for Europe. And what is not last but not least, also because the energy communities are mobilizing private capital. We know that the cost of energy transition across Europe will be huge, and public funds are important, but they would be not enough. So we need to have a mobilization of private capital, and clearly the energy communities is something which people feel when feeling the ownership, they're able to invest and be part of that. Clearly the part of the just transition or just energy transformation, which is connected with energy communities, is also very important because it allows that energy produced is affordable. It is also community owned and built. Could you move to the next slide, please? Few words about how this is developing in Europe and Bankwatch, together with RESCOP and CAN Europe, Climate Action Network, develop this financing tracker for energy communities. It is mapping three funds for the moment and how much they are allocating for energy communities, specifically recovery funds, cohesion and modernization fund. And as Krzysztof also mentioned, and in the movie, we saw Poland is doing rather well and really looking with a big hope. First, to have unlocked, obviously, the funds for Poland, and second, to see a lot of the EU ideas and projects which were mentioned today to go into practice and give inspiration for the rest of the Eastern Europe. But indeed, in the tracker, we could send you the link after the webinar, you could also see more elements related to the how the funds are allocated, how the energy communities are framed, because there are a lot of details which need to be taken into account when indeed we are building the public financial mechanisms for the energy communities. To make sure that they are really sustainable, they are really inclusive, and they are also offering the solutions for energy poverty. And here I'm moving to my example, which is based, if you could move to the next slide, please, because in my professional life, I work a lot on energy communities, but in my personal life, I also try to decide to be part of the energy community myself personally. And living in Italy, I'm a president recently on a small energy community which was formed 6 months ago. What indeed was very much stimulated by the ambitious targets of the Italian recovery plan on the energy communities. It was there. We have a allocation of 2.2 billion euro for small communities under 5,000 inhabitants. It aimed to mobilize more than 2.5 gigawatts of renewable energy installed by 2026. So it is quite an ambitious target, and it is supposed to unlock a lot of potential at local level specifically. There are also other measures related to for energy communities, but specifically the one which I'm speaking about was targeting the small communities like mine and small municipalities like mine. And this was also incentive for us to register the energy cooperative to look for solutions which are quite
innovative to some extent, because first of all, our cooperative is called Solidarity Renewable Energy Cooperative, which is also to show that we have slightly bigger ambition than just producing energy. And in first place, because it's really building a space for understanding what energy is about, how we could be owner of the energy, reading our energy bills, collecting. We started with collecting those and making an estimation how much we need to install in terms of capacity to cover our consumption needs. And at the same time, it provides solution, unique solution also for places like historical centers where there are limits for installing solar panels. So we do need to run an innovative way of installing panels, which could be serving centers which have such limitations. So with the establishment of the energy community, we look for community ownership of the solar panels, plants, and we are there to install the first community plant, which will serve the needs of the historical center and few farms. We're currently 30 families with two small farms, which will be served by this energy community. And last but not least, important aspect of our project was also involvement of the vulnerable groups, young families, migrants, which have difficulties to cover their electricity bills. So we have 10% of our incomes, which is planned to be dedicated to cover the bills of the energy bills of such families. And also part of our project is the fact that everybody could invest how much they have to really contribute to the project. So it's an energy project which is available to all. Basically, it's a sharing of the investment and sharing of the electricity production. So this is just the beginning, but we hope indeed this type of projects could be also motivating other communities and municipalities around us to take the wave and use the energy communities to solve not only the energy use, but also the issues like the energy poverty and also barriers where they exist in terms of installation of renewable energy. Thank you and back to you. Bardzo dziękuję, Anelio, za podzielenie się swoją wiedzą i pokazanie też przykładu z zagranicy. Ja nie ukrywam, że zgłaszając uwagi w konsultacjach, czy to w Krajowym Planie Odbudowy, czy tworząc nasze rekomendacje do rozdziału Repower EU, również inspirowaliśmy się przykładami zagranicznymi i też tym, jak to zostało we włoskim Krajowym Planie Odbudowy rozwiązane, bo mam wrażenie, że bardzo dużo mówimy o technicznych aspektach, natomiast mniej w Polsce mówimy o kwestiach właśnie potencjału walki z ubóstwem energetycznym czy kwestii instalacji odnawialnych źródeł energii w miejscach, które są większym wyzwaniem, które są zabytkowe, które są gęściej zabudowane. Także bardzo dziękuję za te przykłady. I mamy też pierwsze pytanie, które ja pozwolę sobie odczytać na głos, dlatego że jest wpisane po polsku, tak żeby panie tłumaczki mogły nam to przetłumaczyć też dla naszych gości z zagranicy. I też widzę, że pan radca Wiśniewski zgłosił się jako chętny do odpowiedzi na to pytanie. Pytanie brzmi, czy znacie doświadczenia wspólnot energetycznych grup wyznaniowych? Na przykład, czy dobrym pomysłem jest wspólnota energetyczna łącznie parafian i parafii na rzecz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu mieszkańców terenu, parafii lub sąsiadów. Widzę, że tutaj temat ubóstwa energetycznego właśnie się pojawił. Bardzo dziękuję. Oddaję głos panu radcy Wiśniewskiemu i proszę też o wyłączenie prezentacji, tak żebyśmy widzieli radcę. Bardzo dziękuję za to pytanie. Oczywiście doświadczeń co do spółdzielni energetycznej grup wyznaniowych nie znamy. Te 8 spółdzielni, które dzisiaj jest zgłoszone w wykazie KOWR-u, to są raczej mieszkańcy i sami samorządowcy, jednostki samorządu terytorialnego tworzące z innymi podmiotami prawnymi te wspólnoty. Natomiast chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę.
Tutaj w tym pytaniu jest zawarte właśnie sedno energetyki lokalnej, która jest tworzona wspólnie z mieszkańcami, które tworzą pewną zwartą wspólnotę. Przez tą zwartą wspólnotę rozumiemy wieś, właśnie parafię, sąsiadów. Kiedyś jak zadaliśmy pytanie na spotkaniu z rolnikami, co rozumieją pod pojęciem wymiar lokalny rozwoju energetyki odnawialnej, to właśnie padły takie dokładnie odpowiedzi, że to jest wspólnie z sąsiadem, w ramach jednej parafii, w ramach jednej gminy. To jest przez mieszkańców wsi odczuwane jako ten wymiar lokalności, stąd trochę nawiążę do argumentów, które padały odnośnie barier w rozwoju spółdzielni energetycznych. Kwestia gminy i trzech gmin to nie jest bariera. Kwestia 1000 członków to też nie jest bariera. Barierą jest coś innego, o czym mówił pan naczelnik z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Pewien sposób myślenia i chęci współdziałania. Model spółdzielni energetycznych bazujący na prawie spółdzielczym w mojej ocenie daje pełną swobodę tworzenia właśnie takich spółdzielni z udziałem parafian, sąsiadów. Mówimy tutaj o osobach fizycznych, osobach prawnych osobach nieposiadających osobowości prawnej. Jeszcze teraz rozszerzamy ten krąg podmiotów również o możliwość angażowania się takich podmiotów jak chociażby ośrodki doradztwa rolniczego, jest możliwość udziału gmin, co już było też wspomniane. Jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki katalog podmiotów, które mogą stworzyć spółdzielnię energetyczną i działać na rzecz swojej wspólnoty i swoich członków spółdzielni. Także tyle z mojej strony. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I wpłynęły nam w tej chwili dwa pytania, które też pozwolę sobie odczytać, żeby zostały przetłumaczone. Rozumiem, że przynajmniej, oba pytania są, jak się domyślam, do Anelii Stefanowej. Jaka jest moc włoskiej instalacji? To chodzi o twoją, Anelio, jak się domyślam, i ilu jest spółdzielców? Oraz czy jest możliwe przyjechanie do was na wizytę studyjną? Yes, we hope to have the installation installed by the end of the year. I mean, like functional and connected to the grid. So hopefully also this might break one of the example which was given today that it requires 2 years from starting the community to really put it in practice. We hope to be a bit faster. Hopefully end of the year you could come and visit us. We plan to have currently around 50 kilowatt is the first plant installed. We are having the plant in the farm where it stays suitable structures to basically store it not on the green on the land but on the facilities of the farm. Currently we have 30 families, and as I mentioned, 2 farms, which are part of the cooperative. So we estimated the capacity based on our needs or what is our consumption at the moment. But the cooperative is in development. We are applying the practice of like a drop by drop expanding, because it's also very much for us is very important to have decision making, which is participatory. So every member which is joining is going through a small course of understanding how energy community works, how energy sharing of the energy would work, what are our rules and procedures, to read together also what is our energy bills. And basically through that principle, we are slowly expanding the cooperative. We started with 20 families. In a few months, we are now already 30. So we are planning to expand it further. Bardzo dziękuję. Powinniśmy zmierzać do podsumowania, wybiła godzina 17, natomiast dosłownie rzutem na taśmę przyszło do nas ostatnie pytanie, również od Sylwii Mielczarek, że we włoskim modelu planowane jest przeznaczenie 10% wytwarzanej energii dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym i czy dobrze uczestniczka rozumie, że w obecnym systemie prawnym w Polsce takie rozwiązanie nie jest możliwe. Ja pozwolę sobie to pytanie skierować do
Agnieszki Stupkiewicz, która prezentowała nam szczegóły obowiązującego prawa. Agnieszko, czy jesteś w stanie na to pytanie odpowiedzieć? Wydaje mi się, że tak. Ewentualnie poproszę o sprostowanie, jeżeli któryś z innych uczestników dzisiejszego spotkania będzie miał być może bardziej aktualne informacje ode mnie. Według mojej wiedzy nie ma takich przepisów, które by umożliwiały taki sposób przeznaczania wytworzonej w ramach spółdzielni energii. Niemniej jednak ustawa nie reguluje wzajemnych rozliczeń pomiędzy spółdzielnią a jej członkami. One się odbywają na podstawie umów zawieranych przez spółdzielnie i nie widzę prawnych przeszkód do tego, żeby w jakiś sposób pewną określoną grupę członków spółdzielni rozliczać na bardziej preferencyjnych zasadach. Bardzo dziękuję. Proszę teraz o wyświetlenie slajdu końcowego i polecam też Państwa uwadze wpis uczestnika, pana Mariusza Zatylnego, który również tutaj wyjaśnia, dlaczego pytał o spółdzielnię w kontekście parafii i zachęca do kontaktu, także tutaj zainteresowanych kieruje do sekcji Q&A. Mogą Państwo skopiować adres mailowy pana Mariusza Zatylnego. A ja proszę o wyświetlenie slajdu podsumowującego. I w związku z tym, że dzisiaj obejrzeliśmy premierowo film, to też zastosujemy takie rozwiązanie, które stosuje się w filmach, żeby widzowie obejrzeli napisy końcowe, to znaczy po krótkich podziękowaniach czekają na Państwa jeszcze dwie małe niespodzianki, które mam nadzieję spowodują, że pozostaną z nami Państwo jeszcze minutę czy dwie. Chciałbym bardzo podziękować Państwu w imieniu Polskiej Zielonej Sieci za udział w webinarze Społeczny Wymiar Krajowego Planu Odbudowy. Byli z nami i bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Pan Marcin Jaczewski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, pan Marcin Janiak, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pani Zuzanna Sasiak, Polska Zielona Sieć, pani Anelia Stefanowa, CEE Bankwatch Network, pani Agnieszka Stupkiewicz, Fundacja Frank Bold i pan Jarosław Wiśniewski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiem, że byli też z nami na sali, wirtualnej sali bohaterowie naszego filmu. Bardzo dziękuję, że się Państwo z nami połączyli i że opowiedzieli Państwo naszym widzom o swoich planach, marzeniach i wyzwaniach, z którymi się stykacie. Był reżyser Rafał Rykowski. To, że nasze seminarium było międzynarodowe, umożliwiły panie tłumaczki, pani Ola Szkudłapska i pani Natalia Haritonow. Bardzo paniom dziękuję. A od technicznej strony czuwali nad tym przedsięwzięciem Jan Ślązak i Kuba Sobolewski z Polskiej Zielonej Sieci. Wspierała nas też nasza koleżanka Gosia Zubowicz-Tul z Bankwatch. Ja się nazywam Krzysztof Mrozek. Bardzo dziękuję, że spędzili z nami Państwo te półtorej godziny. I jeszcze raz ponowię prośbę o wyświetlenie ostatniego slajdu, bo to jest właśnie ta niespodzianka, którą dla Państwa mamy. I kolejnego już slajdu, jeśli można prosić. Tak, właśnie. Nie kończymy rozmowy o spółdzielniach energetycznych, nie kończymy rozmowy o energetyce. Zapraszamy Państwa na dwa wydarzenia offline, które planujemy w najbliższych tygodniach. Pierwsze zaproszenie kierujemy do tych z Państwa, którzy działają, są członkami albo są we władzach organizacji pozarządowych. Organizujemy dla Państwa warsztaty o Europejskim Zielonym Ładzie, tak żeby przekazać wiedzę, ale też podyskutować o wyzwaniach, szansach, jakie się wiążą z Europejskim Zielonym Ładem, z pakietem Fit for 55, ze zmianami w systemie handlu emisjami. Spotykamy się pod Warszawą 19-20 czerwca. Zapisy trwają do jutra, więc polecam to Państwa uwadze. Szczegóły znajdują się na naszej stronie zielonasieć.pl. Natomiast na początku lipca wracamy do tematu spółdzielni energetycznych z pytaniem, czy są czarnym koniem transformacji. Tu powinien być znak zapytania, ale może trochę zdradzę nasze myślenie. Chyba jednak uważamy, że są i dlatego ten znak mi się tutaj nie przekleił, ale w temacie jest. W dniu 5 lipca w Warszawie bardzo zapraszam do rejestracji również na stronie zielonasieć.pl. Znajdą Państwo formularz rejestracyjny. Chciałbym bardzo, bardzo Państwu podziękować, życzyć Państwu pogodnego wieczoru.
i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach. Udostępniajcie proszę nasz film, obserwujcie nas w mediach społecznościowych. Dziękuję i do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.